Zjednoczenie Niemiec i Włoch zachwiało równowagą europejską. Nowe państwa miały duży potencjał i spore ambicje. W tej dwójce zdecydowanie prym wiodły Niemcy. Dzięki błyskawicznie rozwijającej się gospodarce stały się pod koniec XIX wieku drugą potęgą ekonomiczną globu. Rosnąca produkcja potrzebowała rynków zbytu oraz dostępu do surowców, a jako najlepsze w tym zakresie postrzegano kolonie. Dlatego Niemcy dynamicznie rozwijały zwłaszcza flotę wojenną oraz handlową, co pozwoliło im dołączyć do rywalizacji o kolonie. Jednak ostatecznie do tego wyścigu Niemcy dołączyły się zbyt późno, przez co nie były zadowolone ze swojego stanu posiadania i dążyły do zmiany tego stanu rzeczy. Ta sytuacja doprowadziła do narastającego napięcia między Niemcami a pierwszą potęgą świata, Wielką Brytanią. Równocześnie istniał w Europie Zachodniej nierozwiązany konflikt francusko-niemiecki. Francja na skutek przegranej wojny z Prusami w 1871 roku utraciła Alzację i Lotaryngię, a dążyła do ich odzyskania. Równocześnie styl, w jakim to starcie przegrała, wzmagał we francuskich elitach chęć rewanżu. Stopniowo dochodziło również do rozpadu funkcjonującego od Kongresu Wiedeńskiego sojuszu między polskimi zaborcami. Powodem narastających rozdźwięków był konflikt austro-węgierski z Rosją na Bałkanach, gdzie oba państwa rywalizowały o wpływy na tych ziemiach. Austro-Węgry, od lat walczące z Turcją, dążyły do uzyskania jej kosztem jak największych zdobyczy. Niemcy za to w Turcji zyskiwali coraz większe wpływy dzięki pomocy gospodarczej i inwestycjom. Rosja, postrzegana przez prawosławne ludy bałkańskie jako wyzwoliciel, dążyła do opanowania cieśnin czarnomorskich. Równocześnie Wielka Brytania była przeciwna zbyt dużemu osłabieniu Turcji, bo to spowodowałoby pojawienie się na Morzu Śródziemnym wpływów rosyjskich, a wraz z nimi rosyjskiej floty. Ten miks sprzecznych interesów doprowadził do powstania dwóch sojuszy, które podzieliły Europę. W 1882 roku powstało Trójprzymierze, w skład którego weszły Niemcy, Austro-Węgry oraz Włochy. Ze względu na ich położenie geograficzne, sojusz ten nazywano państwami centralnymi. W obliczu powstania tej koalicji wzajemne animozje przełamali Francuzi z Brytyjczykami, do których w 1907 roku dołączyła Rosja. W ten sposób powstało Trójporozumienie, zwane też Ententą. Od francuskiego słowa entente cordiale, czyli serdeczne porozumienie. Narastanie napięcia w stosunkach dyplomatycznych rozpoczęło narastanie wyścigu zbrojeń. Sprzyjał temu błyskawiczny postęp techniczny, jaki miał miejsce w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza w marynarce wojennej. W 1906 roku pojawiła się nowa klasa okrętów wojennych – dreadnoughty. Były to potężne okręty artyleryjskie, wyposażone nawet w 10 dział dużego kalibru, które wystrzeliwały prawie półtonowe pociski. Jako nowe, bardzo niebezpieczne okręty wojenne pojawiły się okręty podwodne. Jednym z wynalazków, który powstał pod koniec XIX wieku, był karabin maszynowy. Na początku XX wieku rozpoczęto tworzyć również siły powietrzne, które oprócz balonów i sterowców zaczęto wyposażać w pierwsze samoloty. Przełom w łączności również wpłynął na armię. Na szeroką skalę zaczęto stosować telegraf, by zastąpić go wkrótce telefonem oraz pierwszymi modelami radiostacji. Pod sam koniec XIX wieku do grupy rywalizujących o wpływy mocarstw dołączyła błyskawicznie się dotychczas modernizująca Japonia. Jak każda dynamiczna, rozwijająca się gospodarka, potrzebowała dostępu do surowców, których sama nie miała. Dlatego łakomym okiem patrzyła na pobliską Koreę, do opanowania której dążyła jednak także Rosja. W 1904 roku doszło do wybuchu wojny pomiędzy Rosją a Japonią. Pewne zwycięstwa Imperium Romanowów szybko zostało upokorzone serią klęsk na lądzie i na morzu, które zadały im dobrze przygotowane do wojny i nowocześnie wyposażone oddziały japońskie. W obliczu kolejnych porażek car podjął decyzję o przerzuceniu na daleki wschód całej rosyjskiej floty bałtyckiej. W maju 1905 roku doszło do rozstrzygającej bitwy morskiej niedaleko wyspy Tsushima. Zakończyła się ona całkowitą klęską floty rosyjskiej, co zmusiło cara do podpisania pokoju. W jego efekcie Korea wpada w ręce Japonii, a reszta świata zaczęła postrzegać Rosję jako kolosa na glinianych nogach. Jednym z miejsc zapalnych w Europie były Bałkany. Ilość krzyżujących się tam i czasem zupełnie sprzecznych interesów różnych państw była tak duża, że obszar ten określano mianem kotła bałkańskiego.
W latach 1877-1878 na skutek zwycięskiej wojny Rosji z Turcją wolność uzyskały Rumunia, Serbia i Czarnogóra. Inne narody tego obszaru również miały takie aspiracje, mocno przy tym będąc wspierane przez Rosję. W 1912 roku wybuchła pierwsza wojna bałkańska, w której koalicja Grecji, Serbii, Bułgarii i Czarnogóry pokonała Turcję. Wkrótce jednak potem, na skutek sporu pomiędzy zwycięzcami, co do podziału zdobytych terenów, w 1913 roku wybucha druga wojna bałkańska, w której Bułgaria, niezadowolona z ustaleń konferencji pokojowej, rozpoczęła wojnę z Grecją, Serbią, Turcją, Rumunią i Czarnogórą. W jej efekcie Bułgaria została pokonana i straciła większość ze swoich wcześniejszych zdobyczy.